Metal Rzeki Wielkie, Sparta Nowa Wieś 4-2. Z nami przedstawiciel drużyny gości, bramkarz drużyny Sparty. Ten wynik nie odzwierciedla na pewno to, co działo się na boisku, bo przez długi okres czasu był remis, no i końcówka tak naprawdę zadecydowała. Dokładnie tak. No, goście to pokazali chęć wygrania. Tak naprawdę nam zabrakło szczęścia, mieliśmy swoje sytuacje w meczu, nie wykorzystaliśmy. A tak naprawdę sytuacje się mszczą. Dobrze rozpoczęliście, bo to wy pierwsi objęliście prowadzenie, potem gospodarze wyrównali, no i to było tak cios za cios. Szkoda, że nie poszliście za ciosem, że nie udało się jednak, mówiąc kolokwialnie, dobić rywala, bo wtedy to zwycięstwo prawdopodobnie byłoby wasze. Dokładnie tak. No tak jak powiedziałem wcześniej, sytuacje niewykorzystane się lubią mścić, tak? I tak było tutaj. Także cóż, no, gratulujemy gościom wyniku i powodzenia. Nie przestraszyliście się tego, że tam wygrali w poprzedniej kolejce 11-0, bo to na pewno robi wrażenie, taki wynik. Tak, tak naprawdę ja staram się nie śledzić i nie patrzeć, z kim się gra, no po prostu do każdego podchodzić tak, jakby się grało z najlepszą drużyną tak naprawdę, tak? Się o tym nie myśli. Zanim zapytam jeszcze o sytuację w tabeli, no to chcę poruszyć jeszcze jedną sytuację, która miała miejsce w trakcie meczu. Rzadko spotykana sytuacja fair play, sędzia do ciebie podchodzi, pyta się, czy dotknąłeś piłkę, mówisz tak. No i sędzia dyktuje rzut rożny, po którym tam zrobiło się gorąco w polu karnym, no i mogliście stracić bramkę, no to taka postawa się ceni. Ja uważam, że zawsze fair play popłaca, tak, no w tym przypadku akurat, no to był wynik 2-2 tak naprawdę, wynik był otwarty w dwie strony, więc no uważam, że jednak takie przyznanie, no nie ubędzie mi niczego, także dlatego się przyznałem, tak. Jednak sytuacja rzadko spotykana, prawda, żeby zawodnik się przyznał. No gdyby to było, nie wiem, 5-0, no to wiadomo, każdy może się przyznać, no ale tutaj w twoim przypadku zachowałeś się naprawdę szlachetnie. No tak jak powiedziałem, no uważam grę fair play zawsze za tak naprawdę powracalną, tak. No. Cóż. Dobro wraca, więc w następnej kolejce no, walczycie znowu o 3 punkty, bo ta sytuacja w tabeli nie jest taka zła. To był dzisiaj mecz sąsiadów w tabeli. Jesteście tuż za pierwszą dwójką. Dokładnie, mam pewnie punkt teraz straty. Spadliśmy z trzeciego pewnie na piąte z punktem straty, tak naprawdę. No, kolejny mecz mamy w Mokrzeszy. Myślę, że też ciężki mecz też na obcym terenie. No cóż, no, będziemy walczyć. Tylko życzę awansu i lepszej postawy, no i także no, twojej tutaj w bramce, no bo to też jest taki ciężki moment dla bramkarza, gdzie 4 razy wyciągasz piłkę z siatki, gdzie tak naprawdę w tych wielu sytuacjach no, nie miałeś wiele do powiedzenia. Dokładnie, dlatego no, tak naprawdę nikt nie będzie myślał, ile sytuacji zostało wypełnione w ciągu meczu. No, każdy będzie pamiętał te 4 bramki. To jest taka niewdzięczna rola bramkarza, tak? No cóż, tak jak powiedziałem, mieliśmy sytuację w meczu, nie wykorzystaliśmy, przegraliśmy 4-2. Jedziemy do domu. Powodzenia. Dziękuję.